Tak? Już? Od razu? Jeszcze sekunda. Nie włączaj mi tego czerwone światło. Spokojnie, bo muszę poustawiać wszystko. Ja jestem wyedukowana, wiem, że tam jest czerwone, się świeci, ja muszę na nie uważać. A my je wyłączamy często. Tak. Gdzie mam patrzeć? Tam na Panasonic? Na mnie. Aha, dobrze. Ja mam tam patrzeć, czy gdzie? Na mnie. Na siebie. Wiecie, że ja nie lubię gadać do kamery. Oj, będzie pip. No to cóż, że ze Szwecji, no to cóż, że ze Szwecji, raz, dwa, trzy, cztery, no to cóż. Którą stronę mi zawsze robisz, żebym dobrze wyszła? Zawsze jest dobrze. Teraz jest lewo. Tak, teraz jest dobrze, podjęcie. Ej, coś mi nie wyszło. W sensie zapiąłem. No właśnie, jakby... Teraz. No rzeczy, które nie lubię, to właśnie mówić do telewizji i pisać scenariusza na imprezy. Po prostu nie cierpię. Ja mam też to scenariusz, którego dwa dni... Stój mi w miejscu, nie kiwaj mi się na boki, dobra? Tak sobie... Wow! Co ty mi robisz? Lampą powiedz. Nie lubię cię lampą. Nie lubię cię lampą. Ja do pana nic nie mam. W środkach komunikacji cięciem, bo już więcej nie wiem. No, w środkach komunikacji co wiesz, powiedzieć, nie, o czym to? Ono czekać zabić. Jak również, mogę już? Jak również z zagrożeniami w bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Dość, panowie, dość. Mówiliście trzy krótkie pytania. Turniej teatralny. Wystawa, którą my prezentujemy od 10 czerwca. Jeszcze raz, przepraszam. W ramach działań Bezpieczne Wakacje miałam się przedstawić pewno, tak? Ale proszę się nie stresować, no przecież dobrze nie widzę. Działania profilaktyczne ukierunkowane są przede wszystkim na... W związku z tym, że jest to już trzeci turniej, trzeci raz zmiana. Jest cięcie. Jest to już trzeci turniej. Trzeci cięcie, panie kochany, ja dzisiaj nie jestem w stanie. Nie, aż... Może jeszcze raz, mogę? Mhm. Dodatkowym uzupełnieniem z elementów jakiejś... Jestem instruktorem tańca w tutejszej pięknej szkole tańca. Dwa razy tańca, jeszcze raz. Przepraszam, sorry. A skąd ja miałam wiedzieć, żeby być? Przepraszam, ja nie uczesana. No, Anetka to mnie zawsze tak zaskakuje. Pani... Z okazji Dnia Nauczyciela życzę wszystkim nauczycielom samych owocnych... Nie. Z okazji Dnia Nauczyciela życzę wszystkim... Muzyka na desce. Myślę, że sporo muzyki, którą ja kocham. Odbywają się no nietuzinkowe sprawy. No co my tu dzisiaj mamy znowu? Widzę wielkie doświadczenie, panie redaktorze, robimy postępy. Wspaniałe, wielkie, plenerowe święto szkołę. Wiesz, nie, jeszcze raz. Od nowa będzie jeszcze raz. Po raz trzeci z rzędu, jak co roku, 7 czerwca. Nie, jeszcze raz. No to o atrakcjach powie pani z Rady Rodziców. Co jeszcze? W ramach programu OK. Dobrze. Można powiedzieć, to ponad 200 metrów pomieszczeń. Co? Nie mogę. Nie mogę na pana patrzeć. Nie? Poza zakręconymi ziemniaczkami. Dzień dobry, Robert Makłowicz. Co pani poleca? Zakręcone ziemniaczki. Mamy. No, dzisiaj są ziemniaczki, święto ziemniaka. Nie, jedziemy już, naprawdę? Zorganizowaliśmy warsztaty dla osób dorosłych, prywatnych. Nie, to bez sensu. Dla wszystkich, to są dzieci.
No, nie, no, to bez sensu. To może jeszcze raz. Następna wycieczka była do Inwałdu, do Kucyka Mini Zoo. Tam skorzystały z Mini Zoo. Do Kucyka Mini Zoo. Co to jest? To się tak nazywa. A ja cię pamiętam. To się nam w sumie udało tutaj dzięki pani Marcie, takiej organizatorce tutaj, i ona w sumie zaprosiła na te... Nie, to nie było tak, nie, przecież to nie było tak, na od nowa, nie, to mogę nie tak było. Co decyduje o doboru repertuaru na koncerty? Nasze gusta. Tyle, koniec, kropka. Pani Aneta, jaką pani wybrała kawę? Nie lubię być... Ja zadaję pytania. Oddaj mikrofon. Wchodziliśmy w plener, robiliśmy zdjęcia w plenerze. Nie, bez sensu, jeszcze raz. Zaczęliśmy od praktyki, od teorii. Tym zbiorowym bohaterem dla mnie byli wszyscy uczestnicy tego projektu. Masę dzieciaków i młodzieży i otworzyć ją... Dobra. Źle coś tutaj nie wyszło. Przyjąłem tutaj skęt. Co ty powiesz? Cieszę się, że mogłem pana poznać. Fajny bateryjny. Super. Pół kroczku w lewo. Jeszcze nie kręci, jeszcze nie kręci. Cześć, cześć. Czekaj, czekaj. Nakręcone, okej, okay, dobra, cześć. Dobra, nakręcone. I tak ją muszę być. Znowu obiad taki kiepski. Jeszcze mam sałatę sobie. No, to zbierane są darowizny, to wszystko, także powiem. Przy okazji, jeszcze raz, jak to zacząć? Bardzo dobrze zachowaną pompę. Nie, jeszcze raz. Jeszcze raz. Będzie wycięte. Będzie wycięte. Nie jadł. Będziemy! Ja będę się drzeć! Ty nie musisz się drzeć! Jest dobrze? Jest dobrze. Słuchaj mnie? Słuchaj mnie. Raz, raz. Za dobrze. To za dobrze. Czekam jeszcze, ściągę. Wiesz, ale zawsze mi się to podoba. To jest takie, o, no ja wiem, fajne. Właśnie to lubię też. Liczyć od 1 do 24. Kurde, to tyle umiem, tyle jeszcze umiem. Stara droga na całym przebiegu w Bolewicach jest w złym stanie i faktycznie stara droga jest Nie zawsze jest tak, że nazwa ulicy jest adekwatna do tego, co jest na nawierzchni, ale akurat stara droga jest bardzo stara. Nawierzchnia jest zniszczona i... Dla mnie niektóre te regiony i były trochę obce, a dzisiaj coś więcej na temat przynajmniej strojów i zwyczajów Nie wiem, czy na ten temat powiedzieć, bo ja tego nie przygotowałam. Dobra, strój, który pani ma nas... Ale co masz być góralką, no? Czekaj, wiem. Ja dzisiaj mam na sobie ubrany strój stryszawski. Zapytajcie go o coś. Ale o co? Bo pan Franek jest dzisiaj też ubrany. No. No. I tak mi powie, jak dzisiaj zarówno uczniowie, jak i nauczyciele przebrani są w stroje regionalne. Ja jestem ubrana w strój stryszawski, a pan Franciszek strój góralski, tak? Nie, łowicki. Wszystko. Muszę cię pokochać. To jeszcze mnie nie kochasz. Kocham, ale nie kocham. Ale nie z tym. No przecież jestem taka normalnie uśmiechnięta. Będę się uśmiechnąć do ciebie. Tak, zniszczymy ci sprzęt. Łukasz, p***.
Ci filmuj to, co masz. Jest to na pewno dla nas... Cofnij się, muszę się zastanowić nad tym pytaniem. Dla nauczyciela z tego tytułu, iż... Anetka, wróć. Ale spokojnie. No to obowiązkowo bazie oraz wszelkiego rodzaju trzciny. Natomiast dłuższy trzonek. No chcę tu tylko jeszcze raz przypomnieć, że organizatorem. No chcę tu tylko jeszcze raz przypomnieć, że. No chcę tu tylko jeszcze raz przypomnieć, że. Także kolejna edycja. No i myślę, że z sukcesem. Nie, beznadziejnie. Nazywam się Kuba Kasprzak, tańczę w klubie Reaktem od 15 lat. Pięciu. Ale będziecie mieć materiału na tamte, nie? Tylko później za rok mi tego nie dawajcie na końcówkę roku, bo to oglądałem. Mieć aż cztery zmiany? Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Ja nic nie wiem. Ja nawet tego nie czytałem. Nie wiem, co tam jest napisane.